Cześć, siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym kanale. W dzisiejszym odcinku chciałbym zająć się zbiorem trawy do biogazowni. Właśnie poza odcinkiem kupiłem sobie tą przyczepę samozbierającą i właśnie dzisiaj będę zbierał trawę przy użyciu tej przyczepy. No i właśnie tutaj, jak widzicie, dam pracownika, żeby kosił trawę, już prawie całe pole skończył kosić, więc ja się zabiorę za zbieranie trawy. Właśnie na razie jeszcze nie kupowałem zgrabiarki, bo na razie uznałem, że nie potrzebuję zgrabiarki, bo i tak to zbieranie idzie całkiem szybko. Bo jak widzicie, tutaj jadę 19 km na godzinę i całkiem szybko i tak to idzie, więc na razie nie potrzebuję właśnie zgrabiarki. No właśnie, tę trawę, którą zbieram tutaj na tym polu, będę wywoził do biogazowni, która akurat znajduje się dosyć niedaleko, niedaleko mojej farmy, więc myślę, że całkiem szybko powinno to zejść. Jeszcze tam zastanawiam się nad skoszeniem tej drugiej łąki, ale to może poza odcinkiem sobie skoszę tą drugą łąkę i też wywiozę tą trawę do biogazowni. Albo zobaczę, ile mam siana, bo może tą drugą łąkę skoszę na siano dla moich zwierząt. Bo chyba mi się zdaje, że łowiec właśnie się skończyła trawa, właśnie siano się tam u nich skończyło, więc chyba tamtą drugą łąkę skoszę i dam siano do owiec. A i tak myślę, że z tego pola powinno być trochę trawy. Właśnie kupiłem tą mniejszą przyczepę samozbierającą, ale i tak na razie się nie zapełnia zbyt szybko. Bo ona akurat ma dość dużą pojemność, ma chyba ponad 30 ton, chyba 34 tony pojemności. A już się trochę ściemniło, więc automatycznie zapaliły się światła. No i właśnie dzięki temu, że sprzedam też tę trawę w biogazowni, to dostanę jeszcze dodatkowo pieniądze i gnojówkę, więc będę mógł też później kupić beczkę na gnojówkę i będę mógł nawozić pola gnojówką. O, troszkę tak słabo widać tą trawę właśnie, gdzie jest skoszona, gdzie już jest zebrana, ale na szczęście widać trochę po śladach, można zobaczyć, gdzie jechałem, a... No ale i tak całkiem sprawnie idzie, już prawie połowę pola zebrałem i mam 22% wypełnienia przyczepy. Więc nawet myślę, że będzie ponad połowę przyczepy, ale całej na pewno nie będzie. Może gdybym skosił tą drugą łąkę i zebrał, to wtedy może byłaby cała przyczepa, ale chyba tą drugą łąkę wezmę, skoszę i zbiorę siano dla zwierząt. Oto chyba pracownik już przerwał pracę, więc muszę go jeszcze dać, żeby skosił tą resztę. Chociaż może w przyszłości sobie kupię zgrabiarkę, ale na razie nie potrzeba, bo i tak to zbieranie idzie całkiem szybko. A już mamy ponad połowę pola zebraną, więc właśnie całkiem sprawnie idzie to zbieranie, bo fajnie, że można jechać 19 km na godzinę z tą przyczepą, to akurat dosyć szybko to idzie. A tam chyba jakoś małego omijaka zrobiłem, ale to trudno już. A wezmę sobie, przestawię teraz tego pracownika z kosiarką, żeby mi nie przeszkadzał. Może na razie go zostawię sobie tutaj, a później pojadę tam odstawić tą kosiarkę. Okej, okay, może teraz sobie pojadę do drugiego końca pola, żeby było łatwiej nawracać, to sobie pojadę do drugiego końca pola. No już mam ponad 50% wypełnienia tej przyczepy. Myślę, że troszeczkę tak powinienem zarobić na tej trawie, chociaż więcej bym zarobił, gdybym zebrał sieczkę z kukurydzy, ale na razie nie będę kupował sieczkarni, bo ona jest dosyć droga, więc teraz zobaczę, może sobie teraz kupię jakieś pole, a później może sobie kupię sieczkarnię do kukurydzy, albo może maszynę do pracy w lesie, żeby już zająć się pracą w lesie.
Albo może ewentualnie też bym sobie kupił drugi, kolejny ciągnik, ale chyba ciągnik sobie kupię dopiero jak kupię następne pole. Więc teraz myślę, chyba sobie kupię pole, później może ciągnik, a następnie może kupię sieczkarnię do kukurydzy albo maszynę do pracy w lesie. Właśnie myślę, chyba te dwa przejazdy zostały i powinno być zebrane wszystko. O, już się powoli robi dzień, więc zaraz pewnie w dzienniku zostaną wyłączone światła. To akurat dość szybko mija dzień i noc, więc nawet całkiem spoko, bo fajnie tyle, że szybko czas leci, to że zboże szybko rośnie, chociaż na razie nie siałem zboża, bo dopiero jak skończę zbierać tą trawę, to sobie posieję zboże. I może dam pracownika, żeby skosić też tą drugą mąkę i tamto siano chyba wezmę dam do owiec. Właśnie u krów mam pełno, bo ostatnio właśnie zbierałem trawę, siano dla krów i mam właśnie pełno siana u krów, to teraz właśnie zbiorę dla owiec. No i dobrze, mamy zebrane całe pole, chyba jeszcze sobie może poprawię tego mijaka tam co został. O, no i okej, mamy zebrane całe pole, to teraz pojedziemy sobie do biogazowni wysypać tą trawę. Akurat na szczęście biogazownia znajduje się niedaleko mojej farmy, więc nie zajmie to zbyt długo właśnie dojazd. Okej, tu musimy wysypać do jednego z tych trzech silosów, więc może wysypę sobie do pierwszego. O, tam po lewej jest miejsce, gdzie się gnojówkę właśnie napełnia. Więc okej, wysypmy sobie tutaj tą trawę. O, już troszeczkę nawet pieniędzy za to dostałem. Okej, zobaczmy właśnie też na statystyki właśnie. Czy jest tutaj coś napisane w tej biogazowni? Jest napisane, okej. Mamy 53% wypełnienia silosu. Już nawet gnojówka się zaczęła produkować, więc okej. No ale dobrze, myślę, że w tym odcinku to by było już na tyle. Jeżeli ten film wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał. Dziękuję wam za oglądanie, cześć.